Przy czym może też jeszcze na początku, że to nie dotyczy, to co chciałabym powiedzieć, nie dotyczy tylko scenografii po 1945 roku. To znaczy, chciałam się przyjrzeć temu, czym w ogóle jest scenografia i jak w ogóle można zdefiniować to pojęcie. To znaczy, myślę, że na początku, po tym chaosie, w którym funkcjonowałyśmy, no, zbierając materiały i docierając do różnych projektów i po etapie absolutnego przerażenia tym, z czym mamy do czynienia, doszłam do wniosku, że żebyśmy w ogóle mogli sobie poradzić, no to jednak trzeba zacząć od początku i powiedzieć sobie, co to jest scenografia. I to dotyczy, to co jakby chcę powiedzieć, dotyczy scenografii w ogóle, czyli mojego, jak się okazało, myślenia na temat scenografii, bo to myślenie moje i na przykład Dominiki, czyli nasza część katowicko-łódzka się trochę rozeszła, jest inne. Stąd dzisiaj jakby nie prezentujemy się razem, tylko osobno. I teraz tak, mam tu taki, dziecko mi zrobiło prezentację. To jest rodzaj konspektu i też już trochę powiedziałabym nieaktualnego, ale żebyście Państwo, żeby nie było tylko, że mówię, ale żeby można na tym zawiesić wzrok, to potem będą ilustracje też projektowe. Jak się przyglądam, a przyglądam się temu, czym jest scenografia, też nie tylko od tego czasu, kiedy zajmujemy się naszym grantem, ale od już wielu lat, to powiedzieć z pełnym przekonaniem mogę tyle, że scenografia jest pojęciem bardzo nieprecyzyjnym, niejasnym. Niejasnym zarówno dla tych, którzy tę scenografię uprawiają, jak i dla tych, którzy ją badają, że jest to niewątpliwie pojęcie historycznie zmienne. I mam takie wrażenie, że ci, którzy uprawiają scenografię, bardzo często stosują uniki po to, żeby się na jej temat nie wypowiadać, albo żeby nie definiować tego, czym de facto się zajmują. Dlaczego tak jest i z czego to wynika, to jakby w późniejszej części. Natomiast niewątpliwie wszyscy uprawiający scenografię, jak wynika z moich obserwacji, bardzo chętnie próbują zdefiniować medium, dla którego te scenografie projektują. Czyli bardzo chętnie wypowiadają się na temat swojego rozumienia teatru i to jest moim zdaniem rzecz absolutnie kluczowa w próbie zrozumienia, czym jest scenografia. Tu jeszcze chciałabym powiedzieć, że ten bałagan pojęciowy dotyczący scenografii, takich pojęć jak scenografia, inscenizacja, o dziwo reżyseria, jest duży. Tu jest taki jeden przykład, to jest książka pierwsza, którą wzięłam z półki. I te numery 1, 2, 3 pokazują podpisy pod fotografiami, które są na sąsiadujących stronach w tej książce w dziale Teatr Autorski. Pomijam kwestię redakcji tej książki, ale jest tak, wielopole Tadeusza Kantora, kropka. Potem jest powiedziane inscenizacja i scenografia Tadeusz Kantor. Na następnej stronie jest fotografia ślady Józefa Szajny, kropka. Inscenizacja i reżyseria Józef Szajna. Scenografii Józef Szajna, jak się okazuje, nie zrobił. Wilgoć, kropka. Czyli nie jest to wilgoć Leszka Mądzika. Choć wydawałoby się, że niby tak. Tak samo jak ślad Józefa Szajny, czy wielopole Tadeusza Kantora. Więc wilgoć jest jako nie Leszka Mądzika. I potem mamy osobno scenariusz, reżyseria i scenografia Leszek Mądzik. Znaczy, to w publikacji powiedziałabym dość poważnej, ale te terminy funkcjonujące, powiedziałabym, po prostu od czapy i to jeszcze nie, że zrobione to jest tak, że tam w jakiś, to jest dokładnie, możecie sobie Państwo zajrzeć, na sąsiednich stronach. To moim zdaniem obrazuje dokładnie jakby to, czego próbujemy dotknąć, to znaczy, że istnieje jakieś takie nie wiem, no, intuicyjne używanie tych pojęć, ale de facto chyba, no jakby nie zadajemy sobie pojęcia, co to rzeczywiście, czym one, znaczy co te pojęcia de facto kryją za sobą. Też wydaje mi się, że to zamieszanie, dla mnie takie cudowne zdanie, które tu jest na końcu,
oddaję ten fragment tekstu, to jest fragment z tekstu Ludwika Perszena, gdzie on mówi o pracy w teatrze laboratorium i mówi tak, sztuki plastyczne, to jest kolejny termin, sztuki plastyczne, wbrew programowemu wyeliminowaniu scenografii i zastąpieniu jej architekturą przestrzeni, miały w teatrze ubogim swoją szczególną, utajoną obecność. To jest coś niebywale charakterystycznego, jak się przygląda tekstom, gdzie ktoś próbuje dotknąć tej wizualnej strony przedstawienia, no bo tak bardzo często właśnie jest tak, że no niby to nie ma tam scenografii, no ale coś tam jest. No to używa się czasami jakichś takich różnych określeń. No i dochodzi do takiego, no moim zdaniem, cudownego określenia, z którego wynika, że no niby to było, ale nie było, bo z tego zrezygnowaliśmy i nie wiadomo, co tam było, prawda? To zresztą obrazuje pewien etap, myślę etap niezwykle istotny w klarowaniu się, rozumienia scenografii, rozumienia w ogóle tego, czym zajmuje się w teatrze, bo może tędy droga, ta osoba, która projektuje tę wizualną i odpowiada za tę wizualną stronę inscenizacji. W moim, żeby już się nie zatrzymywać na tych problemach, zaległościach, to moim zdaniem współcześnie są dwa dominujące sposoby i są takie dwie możliwości rozumienia tego, czym jest scenografia. To jest pierwszy, z którym ja się nie identyfikuję. Czyli scenografia traktowana jako sztuka, dziedzina, praktyka autonomiczna. Wywodzi się nie tylko z tego zdania oczywiście, które tutaj przytaczam, ale między innymi myślę jest to, no pojawia się tu ten sposób myślenia, czyli w wielkiej i obszernej definicji scenografii ze słownika terminów teatralnych Patrisa Pavisa, między innymi on tam sugeruje, że we współczesnym teatrze scenograf jest świadomy swojego znaczenia, fajnie, autonomii swej sztuki i swojego oryginalnego wkładu w realizację spektaklu. Nie mam pretensji do oryginalnego wkładu i nie mam pretensji do świadomości scenografa, natomiast nie jestem się w stanie zgodzić na autonomię tej sztuki. Dlaczego, to powiem za chwilę. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ w trakcie tych naszych spotkań pojawiła się jedna definicja scenografii, jakoś tak udało nam się uniknąć w trakcie tych naszych rozmów powiedzenia sobie dokładnie, co rozumiemy przez to pojęcie. I właściwie jedyną osobą, która to zrobiła, był pan Robert. Mam wrażenie, że zacytowałam dokładnie, bo sobie to dwa razy zapisałam na naszym ostatnim spotkaniu, gdzie panowie występowali, czyli pan Robert powiedział, że scenografia to dla niego organizacja przestrzeni społecznej. Zgadza się, panie Robercie? Tak, zgadza się, to nie jest to pewne konstrukcja. Okej. Ja to zacytowałam, znaczy, bo tak sobie to odnotowałam, jest to dla mnie pewien punkt wyjścia. Myślę, że to jest typ takiego definiowania scenografii, który mieści się w tym rozumieniu scenografii jako twórczości autonomicznej. Ja mam problem z tą definicją. Znaczy, po pierwsze, tu nie wiem, czy dobrze zapisałam. Czymś dla mnie zastanawiającym jest organizacja, czy to była organizacja, czy konstrukcja. Ktoś podpowiadał. Ja sobie zapisałam, że powiedział pan organizacja, co rozumiem, że wynika z też pewnego podejścia w ogóle do na przykład uprawiania sztuki, że organizuje się pewne rzeczy. Dla mnie raczej brakuje tu tego elementu związanego z kreacją. No, jest to coś, bo organizacja dla mnie jest bardziej związana z, nie wiem, z tym, z czym by się wiązało. No, jest organizacja, z czego rozumiecie, ona zawiera w sobie kreację. Tak, organizacja, jeżeli chcemy zorganizować przestrzeń, musimy w pewien sposób zorganizować, żeby przede wszystkim ona miała swoją funkcję.
jakby też jej kształt. Znaczy ja rozumiem, że inaczej rozumiemy też to pojęcie i może ja skończę, a potem jakby będziemy, bo jakby będziemy sobie wchodzić, to jakby dla mnie problemem też w tej definicji i w moim rozumieniu tego, czym jest scenografia, jest to, co z tego wynika, czyli że scenografia to organizacja przestrzeni społecznej. To znaczy dla mnie to jest trochę tautologiczne, ponieważ no, przestrzeń społeczna to jest przestrzeń, jak sobie zajrzałam do tekstów socjologicznych, no to jest przestrzeń zorganizowana przez człowieka, czyli organizowanie przestrzeni już zorganizowanej jest, znaczy jest to dla mnie zbyt obszerne, jakby generalnie trudno mi się z tym zidentyfikować. Natomiast konsekwencje, moim zdaniem, jakie są w ogóle z myślenia o scenografii jako o twórczości autonomicznej, są takie, że scenografia się nieprawdopodobnie usamodzielnia i anektuje różne inne dziedziny artystycznej i społecznej aktywności i staje się pojęciem niezwykle szerokim i anektującym dla mnie na przykład takie pojęcie jak architektura, urbanistyka, również różne procesy należące do kompetencji natury, no bo możemy to też zrobić w takich warunkach. Czy akt stworzenia. Trochę dla mnie to jest tak, że jak to doprowadzić do końca, że to jest organizowanie przestrzeni społecznej, to gdzieś w którymś punkcie możemy uznać, że w gruncie rzeczy wielki wybuch stworzył wielką, gigantyczną scenografię. I oczywiście jest taka możliwość i jakby można być tego zdania, natomiast ja nie jestem. Moim zdaniem scenografia, również ta, którą tu się opierałam też na tym, co intuicyjnie wybieraliśmy również panowie, jako przedmiot swoich analiz, czyli ten druga możliwość rozumienia scenografii, to jest oczywiście taka rzecz, która nie jest sztuką autonomiczną, że natomiast scenografia jest organiczną częścią pewnej złożonej całości. Skłania mnie do tego też analiza tekstów tych artystów, którzy się w teatrze scenografią zajmowali. Powiedziałabym tych, którzy na pewno wejdą do historii teatru i scenografii. I wszyscy ci artyści, których wymieniam, nie traktowali scenografii jako sztuki autonomicznej. Wszyscy natomiast uznawali, że autonomiczna jest sztuka teatru, a scenografia, którą tworzą, jest jej częścią organiczną, mało tego, której granice są bardzo trudne do ustalenia. I to jest rzecz, myślę, dla nich wszystkich bardzo charakterystyczna, ponieważ wszyscy ci tu wymienieni przeze mnie artyści albo tworzyli teatr, no, który możemy nazwać autorskim i robili w nim wszystko, albo współpracowali z reżyserami, ale na tej zasadzie, że tworząc tę swoją część całości teatralnej, dogadywali się w taki sposób, że w różnych szczegółowych przypadkach nie byli w stanie powiedzieć, kto jest tego autorem. Czy to wymyślił reżyser, kompozytor, czy scenograf, kto nadał rytm przedstawieniu, czy zrobił to kompozytor, czy zrobił to scenograf. No rytm tej całości inscenizacji był taki, ale de facto, kto za to szczegółowo odpowiada, nie jest dla nich rzeczą istotną. Natomiast istotną rzeczą jest, że scenografia, podobnie jak inne tworzywa, wymagają tego, żeby się dogadać, porozumieć i żeby stworzyć całość, która jest koherentna. Tak, to nie ma możliwości, żeby jakikolwiek element był autonomiczny. Bo jeżeli jest autonomiczna, znaczy cała, moim zdaniem, dlatego mówię, że to nie dotyczy scenografii po 1945 roku, to dotyczy scenografii w ogóle w momencie, kiedy mówimy, że coś takiego jak scenografia się pojawia. Bo tam, gdzie element plastyczny jest autonomiczny, to on jest dekoracją. I można sobie go wyjąć z tego przedstawienia i można sobie go oglądać osobno,
Natomiast on nie jest częścią całości, ale to, moim zdaniem, nie jest scenografia. Scenografia jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest organiczną częścią tej całości, którą jest spektakl teatralny, jeśli patrzysz na to z perspektywy teatru. Myślę, że też tutaj w jakimś sensie nazwałam sobie to kazusem Kantora, czyli protest Kantora przeciwko przyjęciu nagrody za scenografię. Jakby dla mnie dokładnie to oznacza, bo Kantor, no, tworząc to, co zresztą było nazywane teatrem plastycznym, czy teatrem narracji plastycznej, gdzie jakby badacze i krytycy narzucali taki sposób rozumienia, że to jest teatr, w którym właśnie plastyka zyskała autonomiczność. Jak się przyjrzeć tekstom tych ludzi, którzy robili teatr plastyczny, Kantor, Szajna, Grzegorzewski, to oni nie robili autonomicznej scenografii. Oni robili teatr, którego częścią, tak jak literatura i inne elementy, była ta scenografia. Bunt przeciwko, myślę, narzucamy też w tym myśleniu, że scenografia zyskała autonomiczność, to jest, znaczy pokutuje to, że jakby teatr ciągle, czy przez długi czas, sam walczył o autonomiczność. I bunt, myślę, Kantora czy innych, to jest bunt przeciwko wychodzeniu na plan pierwszy literatury, czyli ciągle jakby ten punkt wyjścia towarzyszący, nie wiem, no Arnoldowi na przykład, że to nie jest, że teatr nie jest uprzestrzenioną literaturą, prawda? Że literatura nie gra tam pierwszych skrzypiec. Natomiast wyciąganie teraz jakiegoś kolejnego elementu, czyli nie wiem, muzyki, plastyki, choreografii i powiedzenie, że to jest teatr, nie wiem, plastyczny, choreograficzny, no z mojego punktu widzenia jest absurdalne, ponieważ wreszcie doszliśmy do tego momentu, w którym możemy powiedzieć, że teatr jest organiczną całością. Moim zdaniem też jest tak, że o istocie scenografii, o jej charakterze decyduje medium czy widowisko, dla którego jest stworzona. Dla mnie, jeśli mówić o istocie teatru, to ta istota tkwi w tym, że ona jest, że to medium jest heterogeniczne i heterotopiczne. To znaczy, że to jest właśnie niejednorodna mieszanina tworzyw i materii, które się na nią składają, oraz że ma potencję do ujawnienia i stworzenia takiej możliwości współistnienia w każdym wyznaczonym przez to medium punkcie, w każdej lokalizacji, którą stworzy, wielu różnych czasoprzestrzeni. Tego nie ma, moim zdaniem, tego nie mają inne typy widowisk. I to decyduje o specyfice scenografii teatralnej. Tu na końcu jeszcze na jakby poparcie takie no, wyciągnięte przeze mnie uwagi z tych, których uważamy za twórców teatru o charakterze plastycznym, świadczące o tym, że jednak nie chodziło im o autonomię scenografii, tylko o autonomię teatru, do której jakby używali no właśnie tych środków plastycznych. Moja definicja scenografii jest taka. I ona jest stworzona w ramach tego, czym się wszyscy zajmujemy, w ramach tego grafu. Czyli, że scenografia polega na aranżowaniu, można powiedzieć inaczej, modelowaniu czy kształtowaniu, ale też wypełnianiu i oznaczaniu, czyli nadawaniu sensów przestrzeni widowisk i performansów artystycznych, religijnych i politycznych. Myślę, że właśnie o charakterze scenografii tak rozumianej decyduje natura, czy też inaczej można powiedzieć, dystynktywne cechy widowiska czy performansu, dla którego jest zaprojektowana i zrealizowana. W przypadku scenografii teatralnej, moim zdaniem, w związku z tym, pojęcia typu plastyka sceny, dekoracja, oprawa sceniczna, to nie są pojęcia synonimiczne dla scenografii.
bijąc się w piersi mogę powiedzieć, że sama tych pojęć używałam synonimicznie. Ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to plastyka sceny obejmuje sobą wszystko, czyli scenografię, światło, ruch sceniczny aktora, choreografię, mimikę. No i tu jest cały szereg elementów, które w skład kompetencji scenografa absolutnie nie wchodzą. Czyli użycie zamiast scenografa plastyki sceny jest moim zdaniem absolutnym błędem. Dekoracja, to już powiedziałam. Zresztą tu też, żeby nie było, że jestem taka... Znaczy sama tego nie wymyśliłam, że dekoracja to jest to, co się kompletnie nie trzyma kupy zresztą inscenizacji, to powiedziała Małgorzata Szczęścia. No, że właśnie jeżeli mamy do czynienia z takim rodzajem przestrzeni, elementów plastycznych, które nijak nie wchodzą w związek z tym, co robią aktorzy, ze sposobem wyreżyserowania, z tekstem, ona może być piękna i wspaniała i może nas zachwycać, ale to nie jest scenografia, to jest dekoracja. I tu się absolutnie z tym zgadzam. No i oczywiście oprawa sceniczna to też nie jest scenografia. Bo oprawa sceniczna, oprawa to jest, no też rozumiem, że to jest coś w rodzaju scenografii. Oprawić można, bo ponieważ. Natomiast nie decyduje to o relacjach, związkach pomiędzy tym, co się w trakcie inscenizacji na scenie dzieje. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że w jakimś sensie też wpłynęło na taki sposób myślenia. Zrobiłam sobie takie doświadczenie i sprawdziłam, jak metaforycznie używa się pojęcia scenografii w innych dziedzinach, znaczy w jakimś sensie bliska mi była architektura, więc sprawdziłam, jak architekci piszący o swojej pracy używają metaforyki teatralnej i właśnie czy używają metafory scenografia. No i powiem tak, że oni najczęściej uważają, że tworzenie architektury to jest reżyseria. Czyli oni reżyserują, nie tworzą oprawy plastycznej. No i tu mamy takiego Japończyka Kishio Kurokawa, dokładnie on to tak nazywa, architektura jako umiejętność to zdolność reżyserowania dramatycznego dialogu między ludźmi i przestrzenią. No Oskar Hansen się kłania, architektura to jest tło, które ujawnia dramat ludzki i kulturowy. No i znalazłam jednego Duńczyka, Stine Eiler Rasmussen, który mówi tak: architekt tworzy scenografię dla długiej, powoli toczącej się akcji. Musi być ona na tyle elastyczna, by dostosować się do nieprzewidzianych improwizacji, ale jakby tworzy to z myślą o akcji. I mówi dalej: architekt jest jakby producentem teatralnym, człowiekiem aranżującym scenę, na której toczy się nasze życie, ale jakby jest to ściśle związane z akcją, z widowiskiem. Nie robi się tego po to, żeby to stało. I w tym momencie jest to jakby kompletnie nieistotne. Znaczy znaczenie scenografii, rola scenografii, jakby też z punktu widzenia architektów, którzy jakby używają tej metafory teatralnej, jest związana z dramatem, akcją, no z widowiskiem, prawda? Tu spróbowałam się przez chwilę przyjrzeć temu, czym się wszyscy zajmujemy, no bo myślę, że też w ramach tej naszej pracy to, co jest interesujące, ponieważ trochę ja tego, co powinno się, co powinniśmy wyprodukować w wyniku tego naszego 3-letniego grantu, to trochę nie myślę, że to powinno być tak, że panowie zrobią swoje, my zrobimy swoje i tak się gdzieś miniemy po drodze. Znaczy, że jakieś związki oczywiście pomiędzy tym są. W moim mniemaniu ta tabelka jest jakby już błędna, to znaczy to jest pewna wersja robocza, którą dziecko zarejestrowało w pewnym momencie, ponieważ moim ramieniem komputerowym jest jednak tak. Ale wydaje mi się, że to, co wynika z tego wertykalnego układu, to jest ok. Teatr religijny i polityka, widowiska teatralne, religijne i polityczne. One wchodzą oczywiście ze sobą w różnego rodzaju mariaże. Z mojego punktu widzenia to jest tak, że oczywiście
najciekawszy, najbardziej rozbudowany, mający największe możliwości, no są jednak oczywiście widowiska teatralne. I że w te majarze często chętnie wchodzi polityka i religia. I powstają różne wersje takich połączeń. Z mojego punktu widzenia, ale tu nie jestem tego pewna, to jednak to jest tak, że polityka i religia będą ciągnąć teatr w dół. To, co moim zdaniem charakteryzuje i odróżnia widowiska teatralne, to jest oczywiście to, że wyłącznie w teatrze chodzi o to, żeby zbudować obraz metaforyczny, czy przekaz metaforyczny, że religia, która jest uwikłana w teologię i polityka w ideologię, jednak do tego nie zmierza. I tam nie chodzi o to, żeby to był przekaz wielowymiarowy, żeby każdy zrozumiał to, co może zrozumieć, żeby były tysiące możliwości, że o to może chodzić tylko w teatrze. I że tylko teatr jest też takim medium, które w ogóle z założenia nie musi nam przekazać jakiejkolwiek prawdy obiektywnej, że to jest jakby ten typ widowiska i ten rodzaj medium, który służy nam do tego, żebyśmy w trakcie jednej inscenizacji mieli możliwość dotknięcia, no nie powiem, że miliona, ale wielu wariantów możliwości istnienia świata i rozumienia kondycji człowieka. I wcale o to nie chodzi w religii i wcale o to nie chodzi w polityce. To jest to, co moim zdaniem jakby to odróżnia. Plus oczywiście w tych typach widowisk relacja pomiędzy prawdą i fałszem, które też zdecydowanie różni te rzeczywistości. Według mnie istnieją tylko dwa rodzaje scenografii. To jest też ten punkt, w którym różnimy się z Dominiką. I to jest taki, pewnie działa tutaj taka moja skłonność do jednak modelowego widzenia świata, czyli nie mam kobiecego mózgu. Natomiast wydaje mi się, że jakby te różnego rodzaju warianty, które będą się pojawiały, związane z indywidualnościami twórczymi, de facto dają się zmieścić w tych dwóch rodzajach. Powiem od razu, że nie jestem przekonana co do nazw, które wybrałam, ale nie wiem, jak to nazwać w tej chwili inaczej. Zaraz jeszcze powiem, co mi się tam pojawia. Ale niewątpliwie jest scenografia o charakterze ilustracyjno-opisowym i wbrew, powiedziałabym, wielu teoretykom i nadziejom wielu reformatorów teatru trzyma się nieźle. W scenografii ilustracyjno-opisowej, która moim zdaniem identyfikuje miejsce, to jest też taki sposób rozumienia, na przykład jest taki sposób rozumienia architektury, że mianowicie architektura służy do tego, żeby zamknąć przestrzeń. Moim zdaniem w ogóle z teatrem to jest tak, że to jest takiego rodzaju medium, które służy do tego, żeby otworzyć przestrzeń. Natomiast tą ilustracyjno-opisową scenografią to jest tak, że ona wskazuje miejsca, no i opowiada o nich. Jest takim dopełnieniem tekstu literackiego. Czasami to bywa no właśnie takie redundantne i wtedy jest już potwornie denerwujące. A czasami mówi to, czego, czy opowiada o tym, czego jakby nie robi się tekstem, czy też grą aktorów. I są oczywiście tutaj dwa sposoby, w których realizuje się scenografia ilustracyjno-opisowa. Pierwsza jest iluzyjna, czyli dosłowna, kreująca konkretne miejsca i jakby tym obrazem i środkami opowiadająca dokładnie o tych miejscach. I druga jest metonimiczna, umowna i raczej konstruująca czy próbująca tworzyć przestrzenie, ale de facto ze wskazaniem, czyli z taką silną lokalizacją. Jest też taki sposób myślenia, który na przykład reprezentuje profesor Sławek, pokazując, że w ogóle żyjemy w czasie, o którym możemy powiedzieć, że ma charakter spacjocentryczny, prawda? Gdzieś w ogóle, jak to opisują różni badacze, to powiedzmy od
połowy czy końca XIX wieku jesteśmy w takim momencie, w którym niezwykle jesteśmy jakby skupieni na przestrzeni, prawda? Na ważności przestrzeni. Dla Sławka przestrzeń też jest takim, jak on to mówi, elementem nośnym konstrukcji świata, czyli tak jak w teatrze, no, scenografia jest częścią tej całości. Natomiast on twierdzi, że żeby cokolwiek zrozumieć, to trzeba to zlokalizować. No i to jest moim zdaniem ten typ myślenia w scenografii ilustracyjno-opisowej. Jeżeli chcemy cokolwiek zrozumieć o świecie, o człowieku, o tym, co mamy do powiedzenia, to trzeba to zlokalizować i czasami w sposób bardzo dokładny, a czasami, jak w przypadku metonimicznej scenografii, w sposób sygnalizacyjny, ale i tak publiczność się domyśli, chodzi o to, żeby się domyśliła, że to się dzieje tam, a nie gdzie indziej. No i jest drugi typ scenografii, którą ja nazwałam metaforyczno-symboliczną, ale na Boga nie wiem, jak to nazwać inaczej. Ten klucz literacki, czyli tam metaforyczno-symboliczny, no drażni mnie samo, ale po prostu nie wiem, jakiego użyć terminu, żeby był adekwatny i żeby powiedział to, co myślę. Myślałam też o tym, żeby ją nazwać, że to jest scenografia tworząca teatr, przestrzeń otwarty, ale to też nie jest to. Znaczy, no na razie nie wiem, ale z grubsza mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o co mi chodzi. To znaczy, ten drugi typ scenografii to jest taka scenografia, która nawet jeżeli lokalizuje, to nie po to, żeby tam powiedzieć, że to jest konkretne miejsce, w którym toczy się akcja, tylko że używa tej lokalizacji na zasadzie takiej, że to może być tysiąc lokalizacji, że generalnie to jest właśnie ten typ scenografii, która otwiera przestrzenie, że to może się dziać w jednym miejscu, ale może się dziać wszędzie i może być te tysiące miejsc na scenie i może być tylko jedno miejsce, ale i tak wiemy, że to otwiera przed nami różnego rodzaju możliwości rozumienia tego, co się nam w teatrze pokazuje. Jak to nazwać? Nie mam pojęcia. Teraz jak przyglądałam się innym klasyfikacjom, sensownym, oczywiście z mojego punktu widzenia, no to ja uwielbiam oczywiście braci krakowskich, szczególnie tego jednego, co robił scenografię. Uważam, że jego teksty dotyczące scenografii to jest po prostu absolutnie the best. No i on, myślę, zmagał się dokładnie z tym samym problemem, co ja. Tylko on to nazwał, że jedna jest interpretacyjna, a druga jest kreacyjna. I to oczywiście też nie są dobre nazwy, bo w jakimś sensie każda scenografia jest interpretacyjna i kreacyjna i nie ma innej możliwości. Czyli też to nie jest jakby tak. Natomiast idea, myślę, jest jasna. To znaczy, że są jej dwa rodzaje. I to widać. Jak się przegląda, nie wiem, 300, 400, 500, 1000 tych projektów, zdjęć, to w którymś momencie zaczyna się to widzieć, że są dwie możliwości. Jest albo tak, albo tak. Pytanie, jak to nazwać? Myślę, że moja propozycja, którą tu próbowałam forsować na początku naszych spotkań i której pozostaje wierna, czyli że jest taki rodzaj scenografii teatralnej, która jest aktorem, czy która staje się aktorem. Dokładnie tym terminem posługiwał się Kantor na temat tego, co robił w warstwie plastycznej swoich inscenizacji. Jest taki typ scenografii, która jest tłem. I ona dotyczy tej scenografii metaforyczno-symbolicznej. Jeśli mogłabym powiedzieć, że ona się na coś rozkłada, tak jak tamta iluzyjna, metonimiczna, to w moim pojęciu rozumienie scenografii jako aktora i tło to jest ta druga wersja, czyli ta, co nie wiem, jak ją nazwać. Jest jeszcze taki rodzaj, powiedziałabym, utrwalonego myślenia o scenografii, że ona mianowicie jest albo malarska, albo architektoniczna. I to jest taki rodzaj myślenia najbardziej, powiedziałabym, osadzony w europejskiej tradycji, no bo te dwa sposoby myślenia, które przejęliśmy, czyli że to słowo, które tam przytoczyłam na początku, czyli skene, to jak tłumaczymy sobie Arystotelesa, oznacza namalowane na skenę, czyli namalowane na tym drewnianym budynku, co to go stawiali na orchestrze albo na tej szopie, co to tam stawiali, i że to jest, to oznacza to słowo. I tego konsekwencje oglądamy do dzisiaj.
No to drugie myślenie architektoniczne, wywodzące się z traktatu o architekturze Witruwiusza. Tu zacytowałam to zdanie słynne z Rafała, czyli scenografia jest szkicem fasady oraz ścian bocznych, których wszystkie linie zbiegają się w punkcie centralnym, co zostało zrozumiane, że jest to umiejętność kreślenia perspektywicznego budynku, co też zostało już zakwestionowane. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby jakby tłumaczyć dokładniej, żeby się pakować w dyskusję, czy my dobrze rozumiemy, tłumaczymy te terminy. Chcę tylko pokazać, że jakby stąd się to bierze, czyli że jakby w ten termin scenografia jest też wpisane, są też wpisane te dwa elementy, malarstwo i architektura. No i że z tym jakby będziemy się też zmagać, myślę, dosyć długo. Problemy scenografii teatralnej XX i XXI wieku. Tak mi się wydaje, znowu nie po 45, tylko w ogóle. Pierwszy problem to jest teatr, czy też teatralność. Bo z mojego punktu widzenia wszystko to, co jest ważne w teatrze i co dotyczy scenografii, nie jakby odżyw, znaczy przypomina o tym, że to jest teatr. Znaczy wszystkie, jak się temu przyjrzeć, właściwie ważne scenografie, nie ukrywają tego, że są teatrem. Robi się to na różny sposób. Dowcipkuje się na temat tego, gra się z tymi teatralnymi różnymi konwencjami. Robi się to serio, bardzo poważnie. Znaczy, no znowu, ilu jest scenografów, to używając różnych technik, różnych materii, różnych jakby posługując się też tym, co im w duszy gra, czyli robiąc to tak, jak to opisywał Zenobiusz Strzelecki, przy użyciu różnych estetyk, ale de facto teatr, moim zdaniem, w scenografii XX wieku jest stale obecny, ponieważ zawsze tam jest ten problem znalezienia relacji pomiędzy tym medium, tym konkretnym medium, a tym światem, na temat którego chcemy się wypowiedzieć. I w większości, myślę, jakby ten teatr istnieje, czyli to jak istnieje, jak funkcjonuje, jest jednym z istotniejszych tematów dotyczących scenografii. Też to, co myślę, widać już na podstawie scenografii drugiej połowy XX wieku, to jest bardzo szybkie pojawianie się różnych pojęć identyfikujących różnego rodzaju teatry i bardzo szybka desemantyzacja tych pojęć. W związku z tym też myślę, że w jakimś sensie powinniśmy się zmierzyć z tym, co te pojęcia oznaczają i czy one są do czegoś w ogóle adekwatne. Tu jakby w jakimś sensie powiedziałabym, coś takiego zrobił David Wise w Krótkiej historii przestrzeni teatralnych, jeżeli chodzi o pojęcie pustej przestrzeni. Czyli jest cały rozdział, gdzie on udowadnia, no, że po prostu w ogóle nie ma czegoś takiego jak pusta przestrzeń. I najpiękniejsze jest to, że robi to na przykładzie twórczości Petera Brooka. I to uważam jest genialne, prawda? Gdzie pokazuje, jak Peter Brook, twórca tej koncepcji, że istnieje coś takiego jak pusta przestrzeń, że ona jest najlepsza w ogóle dla robienia teatru, pakuje się w końcu w tę konkretną przestrzeń teatru w Paryżu, Bouffe du Nord, i że ta przestrzeń po prostu decyduje o tym, jak wyglądają te inscenizacje. Że w ogóle jest to absolutna utopia, że istnieje coś takiego jak pusta przestrzeń. Z punktu widzenia też fizyki powiedziałabym, no zrobienie czegoś takiego jak pusta przestrzeń graniczy z cudem, trzeba się niewiarygodnie postarać, żeby te próżnie uzyskać, a i tak w tej próżni są jakieś cząstki, w związku z tym po prostu w ogóle czegoś takiego nie ma jak pusta przestrzeń. I nie ma też czegoś takiego jak neutralna przestrzeń. Nie ma w ogóle rzeczy neutralnej w sztuce takiej jak teatr, w której, no niestety, ale wszystko znaczy, prawda? Wszystko gra. Tak. No i moim zdaniem stoimy przed takimi konsekwencjami tego. Co to jest na Boga teatr otwarty? Jak czytam wypowiedzi scenografów uprawiających teatr dzisiaj, i oni piszą, że oni są nowocześni i w ogóle, że zrobili coś super, fajnego, bo oni otwarli przestrzeń, to śmiać mi się chce. Bo, przepraszam, ale te drzwi zostały dawno otwarte. Nie jest to nic nowego, prawda?
pytanie, w ogóle używa się tego terminu, przestrzeń otwarta, po to, żeby powiedzieć, że wyszliśmy z pudła. Tylko myśmy już dawno z niego wyszli. Mało tego, to co robimy z tym pudłem, bo ono oczywiście istnieje, tylko ono pokazało, że się również do czegoś nam przydaje i że generalnie jakby to nie jest problem, czy my jak to otworzymy, bo już dokładnie wiemy, jak to otwierać, prawda? Ta droga została przetarta. Znaczy trochę jest tak, że żeby zacytować to znowu słynne zdanie Ivo Galla, no to dokładnie tak jest i myślę, że jakby to już jest rzecz w jakimś sensie oczywista w tym momencie, w którym się jesteśmy. Znaczy, że teatr naprawdę można zrobić w byle kącie i można go nawet zrobić w teatrze pudełkowym, na scenie pudełkowej. I to nie będzie teatr zamknięty, tylko będzie otwarty, tylko zależy, jak tego użyjemy, to znaczy, jak to zrobimy, prawda? I mamy już tysiące możliwości tych, którzy to robili przed nami, jak się to otwiera, jak się tym gra i do czego można użyć tej zamkniętej przestrzeni, bo ona też nam jest do czegoś potrzebna, prawda? Jest taki kawałek u Zenobiusza Strzeleckiego, bo też jakby przyjrzałam się wszystkiemu temu, co Zenobiusz napisał, ponieważ Dominika bardzo zdecydowanie stała na stanowisku, że musimy Zenobiusza wreszcie, że tak powiem, z tego piedestału zwalić i inaczej przeformułować, że już przyszła pora. No więc zadałam sobie ten trud, przeorałam Zenobiusza i mogę powiedzieć, no Zenobiusz, szapoba, ja bym go nie zwalała. Mało tego, przeraziło mnie to, że on to wszystko przewidział. To znaczy, że jak ja już sobie wymyśliłam i naściuboliłam sobie na karteczkach to, co ja mogę myśleć, to odkryłam ze zgrozą, że on to już wymyślił. I że on to też napisał w różnych dziwnych punktach, że jest taka możliwość. Natomiast on z jakiegoś sobie znanego powodu wybrał taką formę opisu i zrobił to z klucza estetycznego. Natomiast widział tę możliwość, że one są. Ale wracając do tych pojęć, teatr otwarty, monumentalny, alternatywny, ubogi, biedny i tak dalej, które uważam, że albo powinniśmy uznać, że one są pojęciami historycznie jakby zamkniętymi, to znaczy, że dotyczą pewnego konkretnego momentu w historii, konkretnych działań i koniec i po prostu tam siedzą, albo jeżeli chcemy ich używać, bo niestety się ich dalej używa w znaczeniu tym, które im wtedy nadano. I sam Zenobiusz się zakałapućkał, powiedziałam, jest tam taki fajny moment, kiedy on jedzie i mówi tak, że spektakle laboratorium, po prostu to było wszystko. Teatr monumentalny, teatr otwarty, teatr alternatywny, teatr śmaki. No jest tam tego po prostu w brud i w którymś momencie człowiek już jest po prostu kompletnie tym wszystkim ogłupiały. Znaczy myślę, że trzeba by, znaczy, że jest taki moment, że powinniśmy z tym zrobić jakiś porządek. Znaczy albo uznać, że właśnie ci, którzy te pojęcia wymyślili, to oni je zachowują dla tego momentu historycznego, dla specyficznego rozumienia tych zjawisk i niech tam sobie te pojęcia siedzą, a my ich nie używamy, albo uznajmy, że one są na tyle pojemne, że możemy ich używać, ale że one kompletnie co innego znaczą. No bo na przykład dla mnie teatr otwarty, to też żeby spróbować, to jednak jest ten drugi typ scenografii, czyli ta scenografia metaforyczna, to jest dla mnie teatr otwarty. Drugi problem, który uważam, że się pojawia, no to jest właśnie problem scenografii jako malarstwo sceniczne. To jest, powiedziałabym, dla mnie temat trudny i nieodgadniony, ale wiem, że on jest i że jest taki problem. Jak patrzę na te projekty scenografii, no to niewątpliwie tam jest ten problem malarstwa. Nie, że to ma być namalowane na budynku skene, czy to nie ma być namalowane na prospekcie, ale jest coś takiego, że to ma być malarskie i to jest malarskie. A tu chciałam. Na przykład oczywiście również scenografia architektoniczna, jeśli tak można powiedzieć, ona bywa malarska, ale nie w tym znaczeniu, które się jej też w podręcznikach nadaje. Przyniosłam tu taki dla mnie znaczący kawałek tekstu, znaczy to dostałam z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z Wydziału Scenografii. Miała być tam organizowana sesja o scenografii w kwietniu 2017 roku. No i to jest cała tam, tak jak w takich papierach, które się wysyła, jak się organizuje sesję.
I to jest taki kwiatek, gdzie piszą organizatorzy. Otóż nie można uprawiać zawodu scenografa bez sprawnego posługiwania się rysunkiem i malarstwem realistycznym, w dobrym tego słowa znaczeniu akademickim. Sprawny rysunek postaci, draperii, różnych materii, wnętrz w perspektywie i z postaciami w nich, rysunek architektury, czytelne w sensie informacyjnym dla wszystkich partnerów scenografa, to podstawa warsztatu zawodowego scenografa. 2017. Znaczy powiem szczerze, no mnie to dziwi. To znaczy na pewnym poziomie nie. To znaczy, że rozumiem, że się uważa ciągle, że scenograf powinien umieć to namalować, ale na tym innym poziomie, czyli tego rozumienia scenografii, to nie rozumiem, bo scenograf nie musi być malarzem. I może się dogadać z innymi pracowniami, nie umiejąc uprawiać akademickiego malarstwa realistycznego. Znaczy jest to dla mnie jakiś, powiedziałabym, zagadka, ale to jest jeden z problemów dotyczących malarstwa scenicznego. Czyli tego, że gdzieś w tkance i też powiedziałabym na tych wydziałach, gdzie się kształci scenografów, nie na wszystkich, nie jest tak w Poznaniu, ale myślę, że w Krakowie i w Warszawie tak, że jest taki ciągły sposób myślenia, że scenograf to malarz i to ma swoje konsekwencje. Więc ten problem malarstwa przeze mnie, powiedziałabym, do końca nie rozpracowany, ale ja wiem, że on jest. Jest istotny problem. Wymagałby jakiegoś opracowania. No i kwestia niezwykle istotna to jest oczywiście to, co jest dominujące w tematyce, no nie tylko teatru, ale w ogóle, czym się zajmujemy w wieku XX. No to jest kwestia przestrzeni, czyli ta inna wersja, można mówić, że architektury, czyli otwarcia mediów na przestrzeń. I to jest tak, że z jednej strony mamy do pewnego momentu pojawiają się takie koncepcje, którą mieliśmy na przykład wczoraj, czyli taki rodzaj myślenia o tym związku przestrzeni, architektury i scenografii, że trzeba stworzyć takie przestrzenie uniwersalne albo idealne i że trzeba skonstruować tę architekturę, te budynki, te rodzaje sceny, że one mają być, nie wiem, obrotowe, symultaniczne, płaskie, grube, białe, zielone, i że tam będzie można pokazać wszystko i w którymś momencie to zanika. Mniej więcej to jest ten moment, powiedzmy sobie, no bo koncepcja na przykład Iwo Gala, która wyszła grubo później, czyli i teatru, czyli tego budynku idealnego, jest grubo wcześniejsza, opublikowana została bodaj w latach 70., ale wymyślona jest zaraz po wojnie. Ale myślę, no, że tu jakby jesteśmy no też w tym punkcie, który takiej zmiany jakościowej, którą zawdzięczamy Górawskiemu, czyli że od myślenia o tym, że trzeba stworzyć tę idealną architekturę, idziemy w tę stronę, że w ogóle nie musimy stwarzać żadnej architektury, tylko że właśnie w jakimś małym pomieszczeniu, albo w jakimś dużym pomieszczeniu, albo w jakimkolwiek pomieszczeniu, jesteśmy w stanie tak wymodelować, wymyślić, skonstruować tę przestrzeń, tak ją ustawić, tak wymyślić te relacje, że da się tam wszystko zagrać i że to jest kwestia jednostkowego wyboru i za każdym razem dogadania się wszystkich tych, którzy to robią. No i myślę, że spokojnie jesteśmy na tym etapie i też myślę, że gdzieś wszyscy to wiemy, ale jest to może też moment, żeby to dokładniej wyartykułować po to, żeby no między innymi na przykład nie otwierać na tych drzwi, które już dawno zostały otwarte. No i to by było chyba tyle. A powiedz jeszcze tylko, żeby mogę jedną rzecz powiedzieć. Jakbyś miała przypisać nazwiska do poszczególnych tych dwóch typów. Tak hasłowo dosłownie. Znaczy to zaraz pokażę. Nie da się tego zrobić. Zaraz pokażę na przykładzie jednego nazwiska. Myślę o takiej narracji. Znaczy to właśnie zamierzamy zrobić. Pokażę to na przykładzie czegoś, co po prostu uwielbiam. No. To jest dekoracja ilustracyjno-opisowa. Autorem tej dekoracji jest Kądzio Swinarski. Jest to jego praca studencka, kiedyś o tym wspominałam.
Są tu wszystkie miejsca akcji, w których dzieje się ta sztuka. Nie wiem, czy Państwo. Tak. Niseta. Tak. No mamy więzienie, które moduje główny bohater, jest knajpa, są ogrody. No, są wszystkie miejsca akcji, wszystko to jest dokładnie wyrysowane w cudownej, czyli paskudnej kolorystyce. No i to jest to samo. Wersja Strzemińskiego i to jest metaforyczne. Na tym polega ta różnica. Mogę powiedzieć, że Konrad Swinarski te lekcje, że się tego nauczył błyskawicznie i w lot. I czegoś takiego jak tam nie robi. Ale jest różnie. To znaczy jest tak, że są scenografowie, którzy robią tylko tak, i są tacy, którzy robią tylko tak, ale są tacy, którzy zależnie, bo dlatego mówię, że scenografia jest nieautonomiczna, bo pokażę tylko jedną panią, która robiła tak i tak, zależnie od tego, z kim to robiła. Tu jeszcze a propos mojego protestu przeciwko temu tekstowi, znaczy temu fragmentowi z zaproszenia z Akademii. To jest projekt scenografii. Można sobie to przedstawienie zobaczyć, czyli ta scenografia istnieje. Uważam, że jest bardzo dobra. Żadnych umiejętności. Znaczy, nie to, że ten pan nie ma tych umiejętności. Ma. Tylko nie uważa za stosowne, że to w ogóle do czegokolwiek jest potrzebne. To jest jedyny projekt scenografii, którą Kowarski zrobił do Tanga, którą robił z Jarockim. Panowie się dogadali bez problemu. Pracownie techniczne skumały, o co chodzi. Znaczy, wystarczyło. Znaczy, to jest moim zdaniem absolutny dowód na to, że nie jest do tego potrzebna umiejętność malarstwa realistycznego, malowania tych draperii, tam takich rzeczy. To jest w ogóle XIX-wieczny sposób myślenia. No i to jest inny tego rodzaju też projekt, który dokładnie to pokazuje. Może, żeby było widać. To też są projekty scenografii. Inscenizacja zaistniała, wszyscy się dogadali, ma rewelacyjne recenzje, no czyli nie ma takiego problemu, znaczy chodzi o koncept, znaczy to się robi, przepraszam, w głowie. A to, czy scenograf umie mówić, umie rysować, nie wiem, cokolwiek on umie, żeby się dogadać, to jest kwestia komunikacji tak naprawdę i tyle. No i teraz moja ulubienica. Pani się nazywa Bojanowska Bunkiel. No i lecimy. Może ten jest taki najbardziej. Moralność pani Dulskiej weźmy. Coś takiego. Hamlet.